Cześć, jestem Klaudia Takanam, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach, które dzisiaj totalnie nie będą szybkimi odpowiedziami. Na szkicu wykres funkcji kwadratowej f odczytaj z wykresu własności tej funkcji. Ok, no to rozpoczynamy sobie od podpunktu A i od tabelki. Robimy sobie ją, myślę, dla 5 punktów. To może być y, może być f od x, jak kto woli. I zaczniemy sobie może od minus 2. Minus 2 do potęgi drugiej to 4. Minus 2 razy 4 to minus 8. Dodać 2 to minus 6. To teraz dla minus 1. Minus 1 do potęgi drugiej to 1. Minus 2 razy 1 to minus 2 plus 2, 0. Jak będziemy mieć 0, to całe się zeruje, zostaje 2. I teraz odbijamy w drugą stronę. Jak będzie 1, to znowu będzie 0. A jak będzie 2, to będzie minus 6. No to rysujemy wykres. OK? I teraz wypisujemy jej własności. Zaczynamy od dziedziny funkcji. Tutaj x należy do zbioru liczb rzeczywistych. 2. Zbiór wartości, czyli y należący. I patrzymy tutaj od dołu, czyli mamy od minus nieskończoności do dwójki włącznie. 3. To teraz wierzchołek paraboli. To będzie 0 na x, 2 na y. 4. Miejsca zerowe. Mamy x1 równy minus 1 i x2 równy 1. Funkcja dla wartości większych, mniejszych od zera. I tutaj będziemy mieć to. Czyli dla x należącego do przedziału od minus nieskończoności do minus 1 suma od 1 do plus nieskończoności. Nie dajemy tutaj łącznie, bo tutaj też nie ma łącznie. No i teraz zrobimy ponad kreską, czyli tam, gdzie mamy wartości dodatnie. Czyli dla x należącego do przedziału od minus 1 do 1. Funkcja rosnąca jest tak, czyli przedziały. Funkcja rosnąca dla x należącego do przedziału od minus nieskończoności do zera, bo pamiętajcie, że tutaj patrzymy po x-ach włącznie. Funkcja jest malejąca dla x od tego zera, już tym razem do plus nieskończoności. Tutaj, jak spojrzymy, tutaj, tutaj, czy tutaj, mamy wszędzie, za wyjątkiem wierzchołka, po dwa argumenty, które przyjmują ten sam y. To oznacza, że funkcja nie jest różnowartościowa. Funkcja nie przyjmuje wartości minimalnej, natomiast wartość maksymalna wynosi 2. Oś symetrii paraboli idealnie nam go
przecina oś Y, czyli dla X równego 0. Przyspieszyłam tutaj troszeczkę tempo, zrobiłam tutaj tabelkę, narysowałam ten wykres, wrzuciłam go i od razu lecimy z własnościami. Dziedzina funkcji to znów x należący do zbioru liczb rzeczywistych. 2. Zbiór wartości. Tym razem mamy tutaj od minus 4 do plus nieskończoności. 3. Wierzchołek. Minus 1, 3, 4, minus 4, patrzcie, 4. Miejsca zerowe. Minus 3, 1. Funkcja dodatnia. Ma wartości dodatnie. Zatem mamy dla x należącego do przedziału od minus nieskończoności do minus trójki suma od jedynki do plus nieskończoności. A tutaj mamy oczywiście od minus trójki do jedynki. 6. Najpierw funkcja nam maleje. Czyli jest dla x należącego do przedziału od minus nieskończoności do minus jedynki, a potem od tej minus jedynki zaczyna nam rosnąć. 7. Znowu, jak to zresztą parabola, funkcja nie jest różnowartościowa. Osiem y min minus 4, tym razem nie ma wartości maksymalnej. Oś symetrii. Paraboli to x z wierzchołka, czyli x minus 1. Ok, tutaj od razu wskoczymy do podpunktu C, zanim wrzucę wykres i sobie to przerobimy do postaci kanonicznej, bo będzie to łatwiej się wszystko wyliczać. I teraz tak, postać kanoniczna. F od x, a tutaj na stałe jest x, tutaj jest p, kwadrat dodać q. I teraz tak, tu jak zaczniemy to wyliczać, no to jest x kwadrat minus 2px plus p kwadrat. Ważne jest to, że my tutaj przy tym x nic nie mamy, a tutaj mamy minus 1 drugą. Zatem wyrzucamy ją tutaj, hop, no i mamy x kwadrat dodać 6x, no i tu musimy mieć dwa razy więcej też, czyli będzie tutaj dodać 9. Tutaj oczywiście minus. Zwijamy sobie to teraz do wzoru skróconego mnożenia, czyli będziemy mieć x, odjąć, no i pierwiastek z 9 to 3. I pod to będziemy sobie zaraz robić tabelę. Przed Wami już zrobiony wykres, do niego tabelka i wypisujemy 1. Dziedzina funkcji, czyli mamy tutaj znowu zbiór liczb rzeczywistych. 2. Zbiór wartości, czyli nasz y idzie od dołu, czyli od minus nieskończoności do trójki, do zera. Bo źle spojrzałam. Włącznie.
I teraz tutaj wierzchołek to 3 na x, 0 na y. Mamy też tylko jedno miejsce zerowe na trójce. Funkcja jest tutaj tylko mniejsza od zera dla x. Dla wszystkich liczb rzeczywistych, za wyjątkiem elementu 3. Bo musimy to tutaj wykluczyć. 6. Najpierw funkcja jest rosnąca. Mamy od dołu, czyli od minus nieskończoności do 3. A potem od tej trójki do plus nieskończoności. To jest parabola, czyli funkcja. Nie jest różnowartościowa. Osiem. Nie mamy wartości minimalnej. Natomiast wartość maksymalna wynosi 0. Oś symetrii paraboli to tutaj od tego wierzchołka, czyli dla x równego 3. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I już. Thank you.